Siema, witam wszystkich, tu Hikomikos w kolejnym odcinku. Zagrajmy w nowy Pokémon Snap na konsolę Nintendo Switch. To jest sequel znany nam z Nintendo 64, z Pokémon Snap z 99 roku. Teraz mam nową kulę na wyspie, mogę odkrywać nowe rzeczy. Najpierw zaczniemy sobie od piaskowego dnia, gdzie będziemy mogli rzucać specjalne kule. Dobra, zobaczmy, co mi się tu dzieje. Słońce mamy. Rzućmy w Helioliska, podświetlimy go. Fajnie. Dobre jest to, że teraz można rzucać tymi kulami niezwykłymi. Co my tam mamy? Zbadać teren. No co, ja tam rzuciłem już. Wiem, że tam jest Skorbani tylko. O tak, udało mi się go przywabić. I tyle. Więcej zdjęć tutaj mu nie zrobimy. Kaktusy. Zmęczone jakieś te kaktusy są. Wiem, że można nie rzucić i wtedy im się przyczepi do kolcy jabłka. Jabłka im się przyczepią, dobra. Jedno tornado, drugie tornado. Ale świetne te kwiaty. Patrzcie teraz. Co się stało? Czy tu był Flygon? Czy to jego sprawka są te wszystkie tornada? No nie wierzę. Czy to jego sprawka? Trudno powiedzieć. Tak mi się wydaje. Okej, Mandy Bazowi zrobimy jeszcze takie aż od tyłu, niech będzie. Okej, jest scena z torczykiem. On tutaj podgrzewa sobie jabłko i zjada. To jest fantastyczny Pokémon. Tam jest Lycanroc znowu, patrzcie. I ten Lycanroc będzie wyzywał tego Tyranitara. Czy to będzie pojedynek? Patrzcie na to. Oj, ten się na mnie spojrzał. O tak. Groźny. Teraz jak tylko podejdziemy bliżej. Tak, rzucę mu tom i rzucę mu jabłko. Ło, rozwalił kamień. Co? Jakieś przejście odblokował? Poszedł do swojej jaskini normalnie. Ale heca. Tego jeszcze nie grali. Rozwalił normalnie. Ten głaz, co przez te ostatnie odcinki cały czas on był tam. Ale faza. Onyxom jeszcze zrobimy tu zdjęcia na zakończenie. Okej, zobaczmy, co nam profesor powie na temat naszych zdjęć. Pustynia, Heliolisk 300. Onyx 3900. Skorbani 2400. Kaknia 2400. Flygon 300. Mandibuzz 2500. Tyranitar 4000. Diamentowe, idealnie. Tutaj Lycanroc, lepsze zdjęcie, ale zostaje przy mojej pierwszej fotografii. Profesorze, czy wiesz, co powinniśmy zrobić dalej? Phil, jestem tutaj dla ciebie. Tu jest wulkan na tej wyspie. Czy będzie wszystko w porządku? Tak. Ulepszyliśmy nasz poduszkowiec, żeby był odporny na lawę. W wysokich temperaturach będziesz mógł podróżować. Słuchajcie, odblokowaliśmy wulkan. Nowa plansza odblokowana. Wulkan, płomienny wulkan w regionie Lental.
Ja już grałem w wulkanie wcześniej w Pokémon Snap. Zobaczmy, jakie Pokémony tutaj spotkamy w wulkanie. Pamiętam, że wtedy na Nintendo 64 trafiłem Yayo, które wrzucone do lawy wykluło nam Moltresa, a Charmander wrzucone do lawy ewoluował w Charmeleon, a Charmeleon w Charizarda. Kto oglądał serię Zagrajmy w Pokémon Snap na Nintendo 64 na kanale Hikomikos, ten wie. Teraz zobaczmy, jak na Nintendo Switchu na nowym Pokémon Snap będzie wyglądał wulkan. Okej, na start widzę, że za mną jest chyba Altaria. Tak jest. Muszę się szybko obrócić. Szybko obracam się, żeby nie było. Pewnie nie zrobiłem tego zdjęcia. Proszę bardzo, Altaria. Jeszcze więcej Altarii. Co to się stało? Luxray'e. Altaria, zjedz sobie jabłuszko. Nie bój się, ja ci to jabłuszko odrzuciłem. Odleciała. A wy Luxray'e, ale piękne Pokémony z regionu Sinnoh. Jeden z moich ulubionych regionów. Wow. Właściwie to mógłbym wam też rzucić te... Ło! Ale to było. Zaatakowanie mnie. Puszczę melodyjkę. Przeskanuję obszar, żeby nie przegapić Pokémonów. Czy to są... Co to jest? Tak! Archeopsy, widzicie to? I Aerodactyl płynie gdzieś tam... Płynie, Boże. Lata, leci sobie gdzieś tam do wulkanu. Tyrantrum, wow! I Altaria, czemu ona ucieka w ogóle? Tyrantrum widzę, że tutaj chyba sieje postrach wśród Pokémonów, bo inne Pokémony się go boją. A tutaj Archeopsy również próbują swoich sił. Dobra, muszę być bardziej oszczędny w takim razie, żeby tutaj nie spłoszyć i nie wytracić wszystkich zdjęć. Aerodaktyle latają. Tyle. Wow. Co z przodu? Włączę skanowanie z powrotem. Okej. Wchodzimy głębiej. Czy to jest? Co to było? Monferno. Jeszcze dodatkowo jakiś obiekt. To jest jakiś taki. A tu gravelery sobie śpią? To są jakieś jaja? Czy serio śpią tutaj sobie gra? On spadł. Czekajcie, rzucę go jabłkiem. Nie mogę dorzucić do niego. No, niestety, nie dorzucę tego gravelera. Tu mamy za to jego z bliska. Co jeszcze mamy tutaj w otoczeniu? To z tej strony muszę się orientować. Bo tu jest jeszcze jeden, słuchajcie. Czy ja go, jak spadał, uchwyciłem na zdjęciu? Trudno mi powiedzieć. Tam już nic nie widzę. Wchodzimy coraz głębiej. Atmosfera robi się naprawdę gorąca. Tak jak ta gorąca jest Slugman. Na tym zdjęciu... Ło! W podskokach udało mi się ją uchwycić. Wskoczyła do lawy. Gdzieś tam na dole sobie pływa. Ło! Charmander! Co jest grane? Charmandery tu są. Wow! Ale cudownie! Nie wiem, co się stało, ale dźwięk w grze mi się wyłączył. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jakiś błąd gry, czy co? Bo normalnie Nintendo mi działa. Więc to jest raczej coś z grą. Boję się, żeby tu mi się nic nie stało z moim save'em. Slugma w lawie, ok. Coś jeszcze? Slugma gdzieś tutaj na górze. Też fajnie. Nie wiem, czemu przestał mi dźwięk chodzić w ogóle. Ho! Tu sobie skoczyła do lawy, normalnie. Nie ma to jak Slugma i Chillout w Pokémon Snap. Ale słodko te Charmandery tutaj wyglądają. Dobra, koniec wyprawy, skończyły mi się zdjęcia. Dobra, słuchajcie, muzyka wróciła. Pora pokazać zdjęcia profesorowi.
Czyli to był, słuchajcie, jakiś błąd w grze znalazłem, gdzie po prostu muzyka się zgliczowała. Sprawdźmy zdjęcia, które ocenił nam profesor. Mam nadzieję, że w update'cie kolejnym nam tutaj naprawią to. 3 diamenty, 4400. Luxray, również nowy wpis do naszego fotodeksu, 3700. Archeops, tutaj bardzo fajne ujęcie podczas skoku, ataku, 1400 niestety tylko punktów. Aerodactyl, gdybym nie rzucał tej kuli, to by może więcej punktów miało, ale ogólnie 3600, wow. Tyrantrum w pełnej akcji równy 3200. Monferno, on to tutaj podskoczył tylko chyba przez chwilę. 2000. Charmander, tu będzie 3-4000, co jak coś czuję. No, 2500 niestety. Graveler. 2400. Slugma skacząca do lawy. 2500. No, nie było tak źle. Także możemy jeszcze raz wyruszać do wulkanu. Tu za chwilę odblokujemy drugi poziom wyprawy. Także bardzo łatwo i sprawnie nam to idzie dzisiaj. Także szybko zaczynamy od Luxray, skakujących do wody i płoszących przestraszone altarie. Altaria, spuszcz się tak jak ostatnio. O tak. To jest trzypozycjonowa, trzygwiazdkowa znaczy się ta pozycja. Mhm. Czekam na aerodaktyla. A ty Luxray, co powiesz? Piękne zdjęcie. Podskoczysz do mnie, czy ten drugi do mnie podskoczy? Żaden. Okej. Okay. Aerodactyl, gdzie on będzie leciał? Tutaj większość scen jest powtarzalna. O, o, o! O tym właśnie mówię. O, patrzcie, tutaj sobie Luxray śpi. Piękne zdjęcie, naprawdę. Powinienem rzucić, żeby go obudzić. Już tam nie dorzucę tymi jabłkami do tych gravelery, bo on się wtedy by obudził i coś zrobił. Okej, okay, schodzimy do lawy, do wnętrza wulkanu. Okej, okay, jesteśmy w wulkanie, mamy Charmandery. Czy któryś z nich będzie skakał? Ten się boi chyba. Jest przestraszony. Dobra. Czy kogoś tu jeszcze spotkamy? Na pewno tam jest Monferno. Tak. Skacze sobie ze skały na skałę. Tam są jeszcze starożytne ruiny do odkrycia. Monferno, chodź tu. Pokażesz jeszcze jakiś trik? Dzięki. Tam były starożytne ruiny gdzieś obok, jeszcze. Co tam było? Slagma. Tutaj Charmander i swoje ziomki ma. Gdzie te ruiny? Gdzie te ruiny? Tam. Dobra. Slagma jeszcze do ciebie trzeba sfotografować. I mamy komplet. Wracamy do profesora. Dobra robota. Dobra. Wracamy. 3000 za Monferno. Za Luxraya 3900. Za Altarię 4400. Ładne zdjęcie. Za Aerodactyla trochę mniej niż zwykle. 3800 za Charmandery. 3700 za Slugmę. To jest nowe zdjęcie naszego fotoalbumu. Najlepsze do tej pory. Tam jeszcze Tyrantrum 2900. Crystal Bloom, czyli nowy kwiat. Również sfotografowany. Oraz starożytne ruiny w wulkanie. Idealnie do naszej kolekcji zdjęć. Dobra, muszę chyba pogadać teraz z profesorem na temat tego, żeby mi odblokował coś więcej. Na pewno mamy odblokowany drugi poziom w wulkanie, także lepsze pokemony będą nam się teraz pojawiały tutaj. No, zanim tam przejdziemy,
musisz mi coś powiedzieć? Dobra, to czekajcie, wracamy do obozu. Mamy nowe zadania do zrobienia. Dobrze, że się tutaj zebraliśmy. Odkryłem nowy teleporter. Uznałem, że powinniśmy się tutaj udać na te miejsce. Coś w chmurach i można tam spotkać coś ponad chmurami. To niesamowite. Coś niezwykłego. Wow, to podwójnie niesamowite. Wyluzuj, Phil. Najpierw musimy to zbadać. Nowa strefa odblokowana, słuchajcie. Co to takiego? To jest las. Mglisty las kryjący się w chmurach. Ale słuchajcie, żeby było fajniej, to zrobimy sobie ten las w kolejnym odcinku, żeby po prostu nie było nudno. A dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy. Najpierw jeszcze wyruszymy na drugi level w wulkanie. Także jedziemy, a w kolejnym odcinku do tamtego zamglonego lasu wskoczymy. Dobra, także teraz w wulkanie powinny być nowe Pokémony i są. Zobaczcie, to są Shinxy, preewolucje naszego Luxraya, którego mieliśmy przed chwilą możliwość zobaczyć. Altaria sobie tu fruwa. Tutaj chillaucik normalnie. Dobra. To nie był Pokémon, tylko kamień. Tam na górze są te. Dobra, to czujnym okiem obserwujemy planszę, żeby zobaczyć, czy coś nowego nam tutaj nie wyskoczy przypadkiem. Czemu Ho-Oh? Nie! Niemożliwe. Co to było? Nie, to nie był Ho-Oh. Mam jakieś zwidy chyba. No ferno! Gravelery, czy turlają w ogóle? Zagrają w kręgle, czy co? Co tu się dzieje? Archeops. Okej, okay. Jeszcze jeden Archeops. A tu miałem coś zbadać. Co to jest? A, to jest ten kwiat, tak? Tak. Ale się tu wepchał, fotobombę mi normalnie zrobił. Co tu jeszcze jest do zbadania? Coś tutaj jest. Co to takiego? Możesz usłyszeć dźwięki. Stąd co takiego mogę usłyszeć? Nie wiem, o co chodzi. Wiem tyle, że tam był kwiat i tyle. Mhm. Wchodzimy głębiej. To tłumaczy Aerodaktyla? O to chodzi. Uuu, czy ja tutaj widzę Tyrantruma? Tylko co on robi? Śpi? Jak go obudzę piosenką, to będzie fajnie chyba. Chyba, że jabłkiem go rzucę, ale nie wiem, czy zareaguje. Nie. Co to jest? Jakiś tunel. Z wodą? Ale Graveler do wody? Czy te Gravelery rozbiły jakieś sekretne przejście? Mamy Charmandera, który podgląda sobie lawę, a tu co? Jakie masz tu niezwykłe oczy, ty? Mi się wydaje, że coś tam jest w tej lawie, ale nie, chyba nie ma. Ale tu ładnie, pięknie po prostu. Wow, przepięknie wygląda ta woda. Wow, Charmander, uśmiechnij się. Dzięki. A lubisz piosenkę? Torkoal! Regionalny Pokémon, który występuje w Indiach normalnie. Wow. A lubicie jeść? Kto pierwszy, ten lepszy. Skanowanie włączę, bo się tutaj nie zdążyłem porozglądać. Temu Gravelerowi chyba nie zrobiłem ładnego zdjęcia. Kwiaty rozświetlone. Mogłem to zrobić z tym Pokémonem od razu zdjęcie. A! 25 sztuk. Którędy ja teraz idę? A! Tym bocznym. Widzicie? Teraz wracamy tutaj do lawy, bo tutaj jest to starożytne przejście, co nie? Okej, teraz już wiem, gdzie jesteśmy. Typhlosion!
Rozświetl ogień. O, tak. Co to było? Tam ktoś wbiegło. A, to chyba te kwilawy. Nie. Tak źle używany? Nie, nie wiem. Już nie wiem. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, chyba nie. Rodaktyl. Dawaj. Jakie zdjęcia epickie. Jeszcze tu coś jest? Coś tutaj, tak, zeskanowanie tego. Szybko. Gdzie ten rodaktyl poleciał? Wow. Ale zdjęcia. Jedno zdjęcie mi zostało jeszcze do zrobienia. Chyba się zdążę. One za wysoko poleciały. Tam już się nie da obiektywem sięgnąć. To było moje ostatnie zdjęcie. Wow. Ale czad. Tu już nikogo nie ma. No. Dobra, zobaczmy, co ma profesor do powiedzenia na temat naszych zdjęć. Na pewno mamy Shinxa do nowego fotodeksu. Dwie srebrne gniazdki. Altaria 4000. Fajnie. Nowy rekord na Monherno. Grappler, idealne zdjęcie 2700. Archeops 2700, jedna gwiazdka. Typhlosion, nowy wpis do fotodeksu. Tutaj jak używał swoich płomieni, będzie wysoko. 2000, 3000. 4036 i 3 diamentowe gwiazdki. Nice. Tyrantrum, złota gwiazdka. Charmander, złota. Torkoal, nowy wpis do naszego fotodeksu. 4200. Slugma, srebrna. Kwiat i starożytne ruiny. Pięknie. I w tym momencie kończymy odcinek z naszej wyprawy do wulkanu, dlatego jeśli chcecie więcej tego typu filmów, czyli z serii Zagrajmy w nowe Pokémon Snap na Nintendo Switchu, zostawcie koniecznie łapkę w górę, 50 łapek w górę to kolejny filmik, a my widzimy się w kolejnym odcinku z nowego Pokémon Snap. Cześć i zobaczcie inne filmy, przepraszam, zobaczcie inne filmy, które wyświetlą się wam pod koniec filmu. Pa! Naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.